czwartek odbyło się szkolenie komisji wyborczych. Przypomnijmy, 3 czerwca referendum. Pytanie na kartach do głosowania będzie brzmiało, czy jest pan, pani za odwołaniem przed upływem kadencji burmistrza Ogierda Dąbrowskiego ze stanowiska. Mieszkańcy Ostródy będą mieli do wyboru odpowiedź tak lub nie. Żeby wybory były ważne, potrzeba niecałe 3000 głosów, z czego 50% plus jeden ważnych głosów, żeby wybory były ważne. Jeżeli większość Ostrudzian zagłosuje na tak, Dąbrowski przestanie pełnić funkcję burmistrza. Dalej naszym miastem będzie zarządzał komisarz, a w tym czasie będą odbywały się wybory na następnego burmistrza, który obejmie rządy w tym mieście na 2,5 roku, czyli ten czas, który został obecnemu burmistrzowi do końca kadencji. Ewentualne odwołanie nie eliminuje Olgierda Dąbrowskiego z kandydowania w najbliższych wyborach na stanowisko włodarza miasta.